Psalm, który może niekoniecznie nam się od razu będzie kojarzył z Pismem Świętym, jak usłyszymy jego treść, ale z takim przebojem z lat 70., muzyki disco czy dance boniem. E, oni śpiewali by the rivers of Babylon, czyli nad rzekami Babylonu. I, i ten psalm. To jest psalm, który mówi o tęsknocie wygnańców, że, że siedzieli nad rzekami Babilonu, a więc w niewoli, i płakali na wspomnienie Syjonu. Widzę, widzę w tym psalmie taką sytuację, kiedy jestem w żałobie, w jakimś smutku, może po stracie, a ktoś tego po prostu nie czuje. Ktoś przychodzi jak może ci Babilończycy i, i mówią, no zagrajcie nam pieśń na tych swoich. Instrumentach. Porzućcie w końcu ten smutek, bo przecież jest, jest pięknie. Nie, we mnie nie jest teraz pięknie. We mnie nie ma teraz radości. Ja przeżywam pewien smutek. Są momenty, e, że, 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 że nie mam powodów do radości. I ten sam pokazuje, że w moim życiu jest na to miejsce, że, że trzeba czasem przeżyć nie udawać, że jest wszystko w porządku. Jest w moim życiu miejsce i czas na to, aby spotkać się ze swoją stratą, smutkiem, żałobą, a nie na siłę to przezwyciężać. Potrzeba, aby ten smutek mnie przemienił, abym dojrzał w nim. I myślę, że ten sam dzisiaj nam to pokazuje, że, że, że mogę mieć taki trudny moment i, i może też mi pokazuje, że, że muszę komuś pozwolić też odejść na chwilę na bok. Żeby, żeby ten trudny moment przeżył, żeby on w nim do głębi serca sięgnął, i, i, i z tej głębi serca dopiero będzie wynikać życie. Dzisiejszy ten psalm też się kończy takimi trzema wersetami, których w liturgii nie usłyszymy, a które te trzy wersety są nieraz określane jako po prostu psalm złożeczący, bo tam są bardzo mocne słowa. Przypomnij, panie, synom Edomu, a więc y, tym naszym wrogom, którzy mówili o Jerozolimie: bójcie, bójcie ją do fundamentów. I dziewiąty werset jest w ogóle, no, można się zdziwić, czemu w Piśmie Świętym są takie słowa: Szczęśliwy, kto pochwyci i roztrzaska Twe dziecię o skałę. Szczęśliwy, kto zabije twoje dziecko. I to psalmista tak się modli. I tak się zastanawiałem, o co tutaj chodzi? Na pewno nie o dzieciobójstwo. Synonimami tych, którzy ich zniewalają, a więc Babilonu, tych Edomitów, są różne zła, które nas zniewalają. I myślę sobie, że ten sam dzisiaj nas zaprasza, właśnie do tego, żeby mieć w sobie zgodę na to, że przeżyje smutek, jakąś żałobę i dopiero potem, jak feniks z popiołu, albo nie wiem, jak Roki, który zbierze siły po poprzegranej rundzie. Jak to przeżyję, jak, jak ta, ta sytuacja we mnie zacznie rodzić owoce, powstanę i, i będę na tyle silny, aby, zniczyć, z, aby zniszczyć, zutylizować wszystkie zło, które się rodzi z tego, w co wstąpiłem, w co po prostu wdepnąłem w jakieś zło. Dobrze przeżyty smutek, dobrze przeżyta żałoba, jakaś strata może być moją, może być moją mocą, bo jak pisze święty Paweł, moc w słabości się doskonali. Dzisiejszy psalm z piątku mówi Pozwól sobie przeżyć swoją słabość, swoją stratę. Może z tego wyjść wielkie dobro.